Dzień dobry Państwu. Ja bardzo jestem wdzięczna osobom, które stworzyły ten blog, że mogę z Państwem się spotkać w ten sposób. Od kilku lat pełnię funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki senioralnej. I nie jest to przypadek, że pan prezydent zdecydował się taką funkcję stworzyć, bo ponad 200 tysięcy mieszkańców Krakowa w wieku 60 senioralnym, no to jest wyzwanie duże dla miasta. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę to robić, bo temat senioralny jest takim tematem, który ponad politycznym. Tak się wspaniale składa w naszym mieście, że właściwie ani wśród radnych, ani wśród urzędników nie ma osoby, która by nie uważała, że podjęcie przedsięwzięć, których adresatami są osoby starsze, jest bezcelowe. Tak naprawdę może to widmo tej starości, które jest przed każdym, może doświadczenia rodzinne, a może zwykła przyzwoitość i solidarność międzypokoleniowa sprawiają, że tu nie ma głosów przeciwnych. Przeznaczamy bardzo dużo środków na różnego rodzaju formy działania z osobami starszymi i dla osób starszych. Celowo podkreślam to z osobami starszymi, bo ukułam takie hasło, że nic dla seniorów bez seniorów, bo tak naprawdę to relacje z seniorami, żywe relacje z seniorami, które nam zapewnia sieć Centrów Aktywności Seniora, sprawiają, że ta nasza polityka senioralna, mam nadzieję, odpowiada na potrzeby osób starszych, że tu nie ma źle wydanych pieniędzy, bo te pieniądze wydajemy wspólnie z organizacjami pozarządowymi, które albo powstały po to, żeby pracować z seniorami, albo zmieniły swój profil na organizacje seniorskie. I tu pozwolę sobie na taką dygresję, mianowicie zaistniało fantastyczne zjawisko, muszę powiedzieć, mianowicie, że grupy osób starszych, które wcześniej skupiały się wokół różnych aktywności, wokół różnych pasji, zaczęły zakładać stowarzyszenia, czyli osoby starsze, z równie starszymi liderami zakładają stowarzyszenia. Te stowarzyszenia podejmują się bardzo trudnego partnerstwa z miastem w ramach polityki senioralnej. Albo prowadzą dzienne domy pomocy społecznej, albo prowadzą centra aktywności seniorów, albo realizują różnego rodzaju usługi dla osób starszych. Jednym słowem, to bardzo ciekawe zjawisko, chęć pomagania seniorom, chęć niesienia takiej zaspokajania potrzeb osób starszych przez inne osoby starsze, przy pomocy środków miejskich, zaczyna się pięknie rozwijać. I myślę, że to jest taki proces, który warto obserwować, warto poddać badaniom, ale też który świadczy o tym, że ta grupa osób starszych to osoby o ogromnym potencjale. I właściwie to interes miasta polega na tym, jak ten potencjał, ogromny potencjał osób starszych wykorzystać. Bo skoro blisko 30%, bo 27,5% w tej chwili stałych mieszkańców Krakowa to osoby 60+. No to jeżeli niewykorzystany potencjał, ba, ten potencjał, który przeradza się w marazm, który zamienia się w taką gorycz często z racji właśnie niewykorzystania, no to są niepowetowane straty dla rozwoju naszego miasta. Dlatego jednym z moich zadań, taki mój nieformalny program, to jest właśnie takie, to jest spotykanie się z ludźmi starszymi, w których drzemie ogromny potencjał, po to, żeby zainspirować ich do jakichś działań, po to, żeby podchwycić ich działania i zagospodarować dla miasta. Jednym słowem, to jest bardzo ważny aspekt mojej pracy, to jest wydobywanie tej chęci działania, chęci współpracy z miastem, chęci działań obywatelskich z osób starszych. Jest i też druga grupa wiekowa, to dzieci i młodzież. I tu też ważny taki aspekt polityki senioralnej miasta, mianowicie budowanie płaszczyzny przez miasto, budowanie takich miejsc, które są miejscami spotkań przedstawicieli różnych pokoleń. Mamy bardzo dobre doświadczenia
już sześciokrotnej edycji takiego konkursu Działajmy Razem. Uczniowie zgłaszają do nas projekty, do miasta, oczywiście dzięki dyrekcjom szkół, czy tam nauczycielom, ale to mają być uczniowskie projekty działań wspólnych z osobami starszymi. Nie dla osób starszych, ale z osobami starszymi. To już szósta edycja. Szkoła, która gotowa jest podjąć takie przedsięwzięcie, otrzymuje, czyli ci uczniowie otrzymują nawet do 12 tysięcy złotych na takie przedsięwzięcie, które mogą zrealizować z osobami starszymi. Powstało mnóstwo fantastycznych projektów. A to kurs tańca wspólny, proszę sobie wyobrazić. A to rozgrywki brydżowe. Wspólne wyjścia do teatru i później dyskusje na temat obejrzanego spektaklu. Każdej edycji towarzyszy gala, która skupia osoby starsze i osoby młode. I z dyskusji, rozmów w czasie tej gali, czy to w kuluarach, czy w tej części oficjalnej, wynika jeden wniosek. Bardzo łatwo powstają przyjaźnie i zażyłości pomiędzy osobami różnych pokoleń. Młodzi ludzie, uczniowie są głodni kontaktów z osobami w wieku ich dziadków. Często tych dziadków nie mają. Rodziny w tej chwili są często rozproszone. Zatem jest to fantastyczny projekt i to jeszcze raz pokazuje, jak wielką wartością są relacje osób młodych ze starszymi i w związku z tym, jak ważne jest tworzenie tych płaszczyzn, tych przestrzeni do wykorzystania tej siły, tej wartości starszego pokolenia dla chociażby w tym przypadku edukacji młodzieży. Na szczęście to, no teraz pandemia trochę może ten entuzjazm wycisza, natomiast chciałabym dla podniesienia ducha powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na lata 2021-2026. Skonsultowaliśmy już z mieszkańcami Krakowa i wszystkimi wydziałami nową odsłonę, nowe wydanie programu PASIOS, czyli programu aktywności i integracji osób starszych. Proponujemy Radzie Miasta przeznaczenie dużych środków na ten program, po to, żeby mogła się rozwijać sieć aktywności centrów seniora. Takie ukochane dziecko, mówiąc szczerze, może moje i wszystkich tych osób, które w mieście odpowiadają za politykę senioralną. CAS-y są oczkiem w głowie pana prezydenta, bo w poprzedniej jeszcze kadencji właśnie to był ważny element jego programu wyborczego, zrealizowany w 90%, bo planowaliśmy 56 centrów, udało się zrobić 46, ale mamy środki na to, żeby zrealizować 56, a nawet i więcej. Zatem wszystkie te organizacje, które są naszymi ważnymi i cennymi partnerami w prowadzeniu centrów aktywności seniora, rozrzuconych po całym mieście, bo taka jest idea, żeby seniorzy mieli blisko do tych centrów, będą mogły być nadal fantastycznie kontynuowane. Będą mogły być te organizacje, to są nasi naprawdę prawdziwi, cenni partnerzy, bo nie bylibyśmy w stanie skupić około ponad 4 tysiące seniorów, bo tyle seniorów uczęszcza do centrów, gdybyśmy mieli to organizować jako miasto. Nie mówiąc już o tym, że ci nasi partnerzy są bardziej elastyczni, są bardziej odporni na zmiany. Jednym słowem, to bardzo cenna współpraca. Będziemy też rozwijać różnego rodzaju usługi, które nam się znakomicie sprawdzają. Taka nasza nowa usługa, która raczkuje, dopiero 25 osób jest objętych tą usługą, ale zaczęliśmy od niedawna, mianowicie asystent osoby starszej. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby osoby, które ukończyły 85 rok życia, ale chcą uczestniczyć w życiu społecznym, nie chcą siedzieć samotnie w domu, żeby ośmielić w tym wychodzeniu, żeby im móc towarzyszyć, bo właśnie asystent osoby starszej to taka właściwie dama do towarzystwa, jeżeli użyć słowa retro. Pojęcia retro. Ta dama do towarzystwa, czyli ten asystent osoby starszej, to osoba, która przeczyta kawałek książki, która zachęci do wyjścia na spacer, która pomoże zorganizować wizytę u lekarza i być może będzie towarzyszyć w tej wizycie. Jednym słowem, ale także to osoba, która wspólnie wybierze się do teatru czy do kina, po to, żeby potem o tym ciekawie porozmawiać.
To nowa usługa, której celem jest troska o to, żeby osoby starsze możliwie jak najdłużej, a może nigdy nie były wykluczone z życia społecznego. Bo to, co jest najbardzo bolesne, to to, że pewna rosnąca z wiekiem niesprawność, ona wyklucza. A to jest najgorsze, co może się zdarzyć w demokratycznym społeczeństwie, to jest właśnie to wykluczenie. W związku z tym ta usługa, system osoby starszej, to będzie chyba najlepsza usługa w kierunku tego właśnie włączania osób sędziwych w życie społeczne. Bo centra aktywności seniorów są adresowane do osób młodszych, sprawniejszych, które mają jeszcze dostatecznie dużo siły, żeby podjąć trud pracy nad osobistym rozwojem, bo taka jest nadrzędna rola centrów aktywności seniora. No też może warto powiedzieć o tym, jak ważną rzeczą w tej polityce senioralnej, przynajmniej tak ją zakreśliłam jako bardzo ważną, to jest budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. I to w moim odczuciu to jest nasza wspólna sprawa, proszę Państwa, nas ludzi starszych. To jest po to, żeby nasz potencjał osób starszych mógł być wykorzystany pozytywnie, po to, żebyśmy mogli przekazać fajne rzeczy młodszym osobom, po to, żebyśmy mogli być ciągle autorytetami, po to, żeby móc ciągle być tymi, którzy mogą służyć za wzór, no to musimy się strasznie sprężyć. No co by nie powiedzieć, to trzeba się zmobilizować. Trzeba trzymać fason i trzeba starać się być ciągle osobą ciekawą, osobą, która nie krytykuje, która nie poniża, która nie ma za złe, tylko osoby, która słucha, która jest ciekawa zjawisk, jakie aktualnie zachodzą. I taki wizerunek osób starszych chcemy budować. Proszę, i tu apel do Państwa, proszę gorąco, żeby Państwo swoją postawą właśnie, swoją taką ciekawością, adresowaną do osób młodych, tej akceptacji pomimo czasem takich pozorów szorstkości u osób młodych. Proszę pomóc mi w realizowaniu tego przedsięwzięcia, czyli tego przedsięwzięcia, które nazywam budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. No bo trzeba się przebić. Trzeba się przebić w świat młodych ludzi, nie umizgując się do tego świata, ale też nie nadmiernie go nie lekceważąc i nie krytykując.